cały czas podkreślam, że ja nie odkrywam Ameryki, ja nie robię niczego nowego. 40 tysięcy lat temu aborygeni to zaczęli. Bo tam z tego czasu pochodzą najstarsze malowidła. I ja, bo są różni, co mówią, a ja jestem jedyny i w ogóle robię coś niepowtarzalnego. Nie, ja po prostu ciągnę, tam są moje korzenie, ja jestem stamtąd. I w przestrzeń publiczną wkładam historię mojego plemienia, to co jest dla mnie ważne i istotne. I tylko robię teraz to nie pigmentami skóry i krwi zwierząt, tylko naparzam puchą z farbą, no po prostu. Warto tutaj powiedzieć, bo to jest te prace powstały w ramach takiej trasy, która dotyczyła edukacji dzieci w Tybecie. W planach były 3 miasta, udało mi się po prostu zrobić 9, bo po drodze były takie momenty, że pani ze sklepu spożywczego w Chełmży powiedziała, że mogę na sklepie, gdzieś tam na jakimś garażu mogłem namalować. Wszystko za zgodą, bez wcześniejszych długich ustaleń, tylko zaczepiałem ludzi na ulicy, na jakimś kebabie w Nowym nad Wisłą, no po prostu cisnę gdzie się da. A tutaj w ten sposób zainaugurowaliśmy pierwszą na świecie galerię tybetańską w przestrzeni publicznej. 64 filary z dwóch stron i teraz to, co ja mam zamiar zrobić i to będziemy już w tym roku realizować, to będę zapraszał różnych artystów graffiti, artystów plastyków do tego, żeby zrobili coś dla Tybetu. To jest praca ekipy, która tutaj się pojawiła, ST z Warszawy. No i chłopacy mnie ujęli, bo powiedzieli, przyszli tutaj i mówili, w czym ci pomóc? My swoje zdążymy tu zrobić, chętnie wesprzemy ideę wolnego Tybetu, ale w czym ci tutaj pomóc? I jak tutaj się przewijało naprawdę dziesiątki ludzi, to było to niesamowite wsparcie, że oni po prostu tutaj i dzieciom, i właśnie dorosłym pomagali, przytrzymywali, mówili, z jakiej odległości to trzymać, a potem zrobili swoją rzecz. I takich ludzi jest coraz mniej, no po prostu, bo najpierw co możemy zrobić dla ciebie, dla sprawy, a potem zawsze zdążymy zrobić swoje. I to jest super. Miejsce jest niezwykłe, bo też mi tam niektórzy zarzucali, że w tym nie ma energii, bo nie apatuje cierpieniem, nie ma krwi, a tam jest taka dramatyczna sytuacja. Natomiast to miejsce jest bardzo ważne dla Tybetańczyków, bo informacja na przykład o tej tabliczce, która tutaj jest, to jest pierwsza na świecie taka tabliczka, która upamiętnia ofiary krwawo stłumionego powstania w Tybecie. I tutaj jest o tym mowa. I informacja o odsłonięciu tej tabliczki była na oficjalnej stronie rządu tybetańskiego. No po prostu nie wiem, który graficiarz doprowadził do czegoś takiego, żeby na rządy chwaliły się tym. A ta tabliczka jest dzięki temu, że ponad 100 warszawiaków malowało to rondo. Po prostu i dali swoją energię i wzmocnili po prostu ideę wolności narodu tybetańskiego. Urzędniczki dzielnicy Wola, że dziedzictwo tybetańskie nie jest dziedzictwem Woli i wszystko byłoby okej, tylko dlaczego w takim razie urzędnicy tej dzielnicy razem z niezależnymi ekspertami organizacji pozarządowych przyznają nam wcześniej jedno z największych dotacji na to, żeby rozwijać jedno z najfajniejszych w tej chwili miejsc na Woli, czyli coś, co kiedyś było brudnym, nieciekawym skrzyżowaniem Kasprzaka i Alei Tysiąclecia, a teraz jest rondem Wolnego Tybetu. Więc jeżeli najpierw nam dają te środki, każą nam pisać pismo, że przyjmujemy dotacje, a potem się okazuje, że nam odbierają, no to coś jest nie halo. No i tylko tyle. No, chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego tak jest i porozmawiać. Nadal mamy wolę, żeby te rondo zaistniało w Warszawie, bo jest to miejsce stworzone już przez ponad setkę warszawiaków razem z Darkiem Paczkowskim, z trzecią falą i z naszymi wszystkimi przyjaciółmi.